Witam serdecznie, Daniel Miara, Open Card Tips. Witam wszystkich maniaków Open Card. Dziś przedstawiam dodatek Ceneo, czyli integrację z systemem Ceneo. Skrót w naszej wersji demo, czyli na stronie demo.opencardtips, możecie znaleźć zaraz po zalogowaniu. I po kliknięciu widzimy nasz moduł. Pierwsze, co musicie zrobić, to zaimportować kategorię Ceneo. Klikając ten przycisk, pobieracie wszystkie kategorie Ceneo do waszego sklepu. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Kolejna ważna rzecz to statusy dostępności. Jeżeli w waszym sklepie status dostępności jest ustawiony w ten sposób, to Ceneo zostanie wysłana jedynka. Czyli że jest dostępny. Jeżeli będzie ustawiony w ten sposób, to znaczy, że w ciągu 2-3 dni, czyli zostanie wysłany numer 3. Jeżeli 99 ma być wysłany, to musicie ustawić taki status w waszym produkcie. Poniżej musicie sparować kategorie z kategoriami Ceneo. W przeciwnym wypadku Ceneo będzie was o to prosić i będzie pisało, że czy poinformuje was, że integracja nie spełnia ich oczekiwań. Dziwnie się dzieje, bo czasami Ceneo akceptuje plik XML bez dopasowania kategorii, oni sobie sami dopasowują, a czasami po prostu żądają. Nie wiem, od czego to zależy, może kiedyś Ceneo mi to wytłumaczy. Nie udało mi się tego ustalić. Suma sumarów, na tą chwilę musicie sparować kategorię Ceneo z kategorią waszego sklepu. Jeżeli w waszym sklepie będą to na przykład, nie wiem, monitory, to musicie takie same monitory znaleźć w Ceneo. Monitor. Na przykład przemysłowy. Klikają przycisk dodaj i kategoria zostaje dodana do listy powyżej. Poniżej macie język, jeżeli to będzie polski i tak dalej, czyli w tym języku oferta jest wysyłana do Ceneo. Poniżej wybieracie, czy tylko wybrane produkty, za chwilę do tego wrócę, czy wszystkie produkty mają być wysyłane do Ceneo. Szerokość i wysokość zdjęcia wysyłanego do Ceneo. Kod zabezpieczający, możecie tu sobie wygenerować dowolny, inny. Oraz link, który podajecie w Ceneo. Pokaż stany magazynowe lub nie pokazuj. I oczywiście, aby wszystko działało, musi być moduł włączony. OK. Teraz celem wyjaśnienia przejdę jeszcze do produktu. W każdym produkcie w zakładce dane znajduje się dodatkowa opcja Ceneo. Tak lub nie, tak lub nie. Jeżeli zaznaczycie na tak, czyli tą opcję i w module, cofnę się jeszcze do naszego modułu, i w module zrobicie wybrane produkty, to tylko te produkty, które mają zaznaczoną opcję na tak, zostaną generowane do pliku XML. Wszystkie inne zostaną pominięte. OK, teraz pozwolę sobie kliknąć przycisk, aby sprawdzić, jak wygląda XML. Jak widzicie, XML jest generowany do Ceneo. Możecie go sobie tutaj podejrzeć. Tu jest opis, jest waga, cena, stan, czyli stok. Ładny, prosty adres do waszego produktu, jeżeli taki istnieje. Wszystkie dane, które Ceneo tak naprawdę wymaga. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego modułu lub jakichś sugestii, możecie oczywiście napisać do mnie na Facebooku lub innym medium społecznościowym lub też dodać komentarz pod tym filmikiem. Prezentowany moduł znajdziesz w naszych sklepach sklep-z-programami.pl oraz opencard.tips. Zachęcam też do followowania nas w mediach społecznościowych oraz jeżeli chciałbyś być dobrze poinformowany o nowych modułach lub rozszerzeniach, subskrybuj nasz kanał na YouTube i bądź zawsze dobrze poinformowany. Wystarczy kliknąć czerwony klawisz subscribe oraz dzwoneczek i wtedy będziesz wiedział zawsze o nowych filmach, które pojawiają się na YouTube. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i życzę udanego dnia.